Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w czasie kampanii wyborczej. Wszystkim, którzy wierzą, albo przynajmniej mimo przeciwności chcą wierzyć w sens wyborów, niezależnie których kandydatów popierają. Chcę się z Państwem podzielić krótkim, improwizowanym podsumowaniem tej kampanii. Problemy Kazimierza, Bochotnicy, Parchatki, pozostałych miejscowości są znane. Wiele z nich towarzyszy nam od 5, od 10 lat, często i dłużej. One stanowią mój wyborczy program, o nich mówiłem na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami. Problemy są znane, ale kandydaci w tych wyborach różnie o nich mówili. Ja ująłbym to w sumie tak. Mieszkańcy muszą być na pierwszym miejscu. A to w przypadku Kazimierza nie jest frazes, to są sprawy konkretne. Jakość edukacji, wychowania przedszkolnego, przychodni, opieki senioralnej, techniczny przecież, techniczny problem utworzenia miejsca handlu dla lokalnych rolników, czy techniczny problem racjonalnego uregulowania miejsc parkingowych dla mieszkańców gminy. Te rzeczy stanowią o tym, czy gmina Kazimierz Dolny jest dobrym miejscem do życia, a nie tylko jakiegoś weekendowego wypadu. W świetlicach wiejskich, często przecież już wyremontowanych, nie powinno roznosić się echo. Oferta kulturalna gminy musi uwzględniać na pierwszym miejscu mieszkańców. Może nawet przede wszystkim tych w sołectwach. Musi stawiać na zajęcia pozalekcyjne i aktywizację młodzieży. Jeśli Kazimierz i Witoszyn i Okale będą dobrym miejscem do życia, to zahamujemy, a z czasem odwrócimy fatalne statystyki demograficzne. Cała okolica się wyludnia. Nie ma ważniejszej sprawy dla samorządu. Turyści są dopiero po tym. Jest jasne, że trzeba kontynuować rozpoczęte inwestycje infrastrukturalne, a najważniejsze są te niewidzialne, wyjęcia wody i wodociągi. Kanalizacja ściekowa, jak zresztą widzieliśmy nawet w toku kampanii wyborczej, jest przestarzała i niewydolna. Kanalizacja burzowa wymaga gruntownego przeglądu. Tutaj długo znosiliśmy dziadostwo, bo wszyscy wiedzieli, że to remonty dróg robią wybory. Remonty dróg, budowy chodników czy oświetlenia ulicznego, te rzeczy muszą wreszcie zostać ujęte w strategię rozwoju sołectw i tak bardzo nam potrzebną strategię rozwoju gminy. Po to, żeby ten przyszły i kolejny burmistrz naprawdę mogli planować, a mieszkańcy wiedzieć, czego i kiedy mniej więcej mogą się spodziewać. Wiemy, że w turystyce także potrzebujemy planowania. I więcej spokoju, mniej zgiełku. Odłogiem leży zapowiadana od 9, dosłownie od 9 lat uchwała krajobrazowa, która uładzi małpi gaj reklam w mieście. Ten małpi gaj nie służy ani mieszkańcom, ani turystom, ani moim zdaniem w ogólnym rozliczeniu nawet przedsiębiorcom. Na chaosie tracimy wszyscy. Dla dobra mieszkańców, dla dobra przyrody, a także dla dobra turystów, należy po raz pierwszy w dziejach Kazimierza na serio potraktować problem rozjeżdżanych przez samochody terenowe i motocykle wąwozów. Trzeba na serio myśleć o turystyce rowerowej i infrastrukturze rowerowej na czele z kładką przez Bystrą. A przede wszystkim trzeba zaplanować, jak rowerowy biznes włączyć w agroturystyki z całej gminy. Są na to pomysły i są do tego ludzie, ale dotychczas nie byli słuchani. Trzeba myśleć w takim mieście jak Kazimierz o kulturze. I to w zasadzie niemal tak jak o gałęzi lokalnego przemysłu. Nie możemy i nie powinniśmy być wszystkim dla wszystkich, ale możemy mieć imprezy kulturalne, które przyciągną właśnie tych gości, na których nam zależy. Ale to się nie uda bez długofalowego planowania i przewidywalnych mecenatów, programów sponsorskich, bo kalendarze poważnych imprez kulturalnych planuje się na wiele lat do przodu. Kazimierz, podobno miasto artystów, nie ma żadnych własnych stypendiów i rezydentur artystycznych. Nie zabiegamy o twórców. Gdybyśmy postarali się o wypromowanie jednego nowego nazwiska, sponsorzy na kolejne stypendia czy rezydenturę, która stałaby się czymś prestiżowym, ustawiliby się w kolejce. Wiele czasu zmarnowaliśmy.
Długo można mówić o wielu ważnych sprawach, jak przywrócenie zalewów w Ochotnicy i równie ważnych, nawet jeśli drobnych, jak zadbanie o ścieżkę do Męćmierza czy o prześwietleniach zadrzewień bardzo potrzebnych choćby przy Kwaskowej Górze, czy o organizacji ruchu i parkowania przy ulicy Krakowskiej, o pracownikach niezbędnych do hurtowego pisania wniosków o finansowanie zewnętrzne, przede wszystkim, ale nie tylko z Unii Europejskiej i nie tylko z puli środków strukturalnych, o sprawiedliwym, ale takim naprawdę sprawiedliwym i mądrym planowaniu przestrzennym. Ale rzecz w tym, że do tego wszystkiego potrzebujemy nie tylko zdecydowanego, odważnego burmistrza, ale może przede wszystkim sprawnego samorządu jako takiego. Rady Miejskiej, która wykonuje swoją funkcję. Potrzebujemy maksymalnej, pełnej transparentności działań, z klarownym i jawnym uzasadnieniem każdej decyzji. Potrzebujemy stałego głosu doradczego samorządu mieszkańców i sołectw. Potrzebujemy Rady Seniorów i Rady Młodzieży. Potrzebujemy dla wspólnego sukcesu zaangażowania wszystkich. Potrzebujemy też burmistrza, który spełni ważną rolę. Arbitra tam, gdzie pojawią się spory, i gospodarza, strażnika wspólnego interesu. Chyba żaden program wyborczy w historii nie udał się na 100%, ale postulat transparentności obiecuję realizować od pierwszego dnia urzędowania. Odbudowa zaufania do samorządu i wiary we wspólną sprawczość jest warunkiem wszystkich innych sukcesów. Proszę wszystkich o udział w wyborach.